Was, drodzy, bardzo serdecznie w niedzielę Misericordia z Domini. Cieszę się, że znowu możemy się zobaczyć, a widzimy się dzisiaj z wyjątkowego, nietypowego miejsca. A to dlatego, że dzisiejsza niedziela nazywa się Niedzielą Dobrego Pasterza. Postanowiłam więc odwiedzić pewne gospodarstwo, w którym mieszkają właśnie owieczki. A przy tej okazji będę chciała Wam opowiedzieć pewną historię, która zapisana jest w Biblii, a opowiada właśnie o pewnej zagubionej owieczce. Posłuchajcie. Pewien pasterz miał 100 owieczek. Bardzo je kochał i bardzo się o nie troszczył. Każdego dnia wyprowadzał je na wielkie pastwiska, gdzie rosła soczysta, pachnąca trawa. Każdego wieczoru przyprowadzał też te owieczki z powrotem do owczarni, aby mogły być bezpieczne w nocy i aby nic złego im się nie stało. Tak robił każdego dnia. Tego dnia również rano wyprowadził owieczki na pastwisko, a wieczorem przyprowadził do owczarni. I tak jak codziennie zaczął liczyć, czy na pewno wszystkie wróciły do domu. Jedna owieczka, druga owieczka, trzecia owieczka, piąta, dziesiąta, 97, 98, 99. Ale gdzie jest 100. owieczka? Jednej owieczki brakowało. Oczywiście pasterz mógł zamknąć drzwi owczarni i powiedzieć: a, mam jeszcze 99 owiec, trudno, jedna zginęła. Ale on tak nie zrobił, ponieważ był dobrym pasterzem. Zamknął 99 owieczek w swojej owczarni, a potem wyruszył, aby szukać tej, która zginęła. Szukał długo, zanim znalazł ją uwikłaną w ciernie. Owieczka zabłądziła tam dlatego, że nie była posłuszna. Zamiast iść tą drogą, którą prowadził ją pasterz, wybrała swoją drogę. Postanowiła pójść tam, gdzie jej się podobało. I niestety nie był to dobry wybór. Trafiła w krzaki, w których się zaplątała i nie mogła się sama z nich wydostać. Jak to dobrze, że miała takiego dobrego pasterza, który troszczył się o nią i który tak bardzo ją kochał, że w nocy chciał jej szukać. Kiedy znalazł ją, wyplątał ją z chaszczy, przytulił mocno i powiedział do niej: dobrze, że jesteś. Tak bardzo się o ciebie martwiłem. Kochani, ten dobry pasterz to jest Pan Jezus. A takie owieczki to wszyscy ludzie na całym świecie. I ja, i ty, i wszystkie dzieci, które dzisiaj oglądają naszą szkółkę. Pan Jezus wszystkich bardzo nas kocha. Ale my, tak jak te owieczki, tak jak ta jedna nieposłuszna owieczka, zdarza się, że wybieramy się gdzieś swoją własną drogą i nie chcemy iść za Panem Jezusem. Ale Pan Jezus, tak samo jak ten dobry pasterz, troszczy się o nas i nie pozwoli, żeby stało nam się coś złego. On najlepiej zna drogę, którą powinniśmy iść. Drogę nawet przez największy gąszcz. Dlatego, kiedy odchodzimy od Niego, to On szuka nas, abyśmy z powrotem wrócili na Jego drogę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Siły na dziś On daje mi,
o jutro już się nie troszczę, bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Kochani, o tym, że Pan Bóg jest dobrym pasterzem, możemy przeczytać w wielu miejscach w Biblii. Ale jest jeden fragment, który myślę, że bardzo wielu z Was dobrze zna. Ten fragment mówi o tym, że Pan Bóg jest najlepszym pasterzem. I to jest psalm 23. Posłuchajcie, chciałabym Wam kawałek tego psalmu przeczytać. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Pan Bóg troszczy się o każdego i o każdą z nas codziennie. I chce, abyśmy zawsze podążali za Nim. Myślę, że możemy Mu za to podziękować, prawda? Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym pasterzem. Dziękujemy Ci za to, że Ty każdego dnia troszczysz się o nas i dbasz o to, aby nic złego nam się nie przydarzyło. Prosimy Cię o Twoją opiekę nie tylko na dzisiejszy dzień, ale na całe nasze życie. Prosimy Cię też o opiekę dla naszych rodziców, dla naszego rodzeństwa, dla naszych kolegów, koleżanek, babć i dziadków, dla całych naszych rodzin. Prosimy Cię też o to, abyś Ty dopomógł nam zawsze iść dobrą drogą, którą Ty wyznaczasz, bo Ty najlepiej wiesz, którą drogą iść, żebyśmy mogli być bezpieczni. Bądź z nami i wysłuchaj nas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, chciałabym zaproponować Wam dzisiaj wykonanie takiej prostej owieczki z papieru. Będzie ona nam przypominać o tym, że Pan Jezus jest naszym dobrym pasterzem. Żeby ją wykonać, będziemy potrzebować szablonu owieczki, dwóch spinaczy, takich klamerek na pranie, troszeczkę waty, kleju, nożyczek oraz szarej albo kremowej kredki. Naszą pracę rozpoczniemy od wycięcia owieczki z szablonu. Pamiętajcie, jeżeli nie czujecie się pewnie w obsługiwaniu nożyczek, koniecznie poproście o pomoc kogoś dorosłego. Kiedy nasza owca jest już wycięta, kleimy ją klejem i przyklejamy na nią watę. To będzie wełna naszej owcy. Zobaczcie, kiedy owieczka ma już wełnę, musimy pomalować jej pyszczek, uszko i ogonek. Świetnie, teraz nasza owieczka już prawie gotowa, ale czegoś jeszcze jej brakuje. Nóżki. Do tego posłużą nam dwa spinacze. Jeden przypinamy z przodu, a drugi z tyłu. W taki sposób nasza owca będzie potrafiła sama stać. Brawo! Nasza owieczka jest gotowa. Teraz możemy postawić ją na zielonej, soczystej trawce. Będzie nam służyć jako piękna ozdoba, ale przede wszystkim będzie przypominać o tym, że Pan Jezus jest naszym dobrym pasterzem i zawsze w swoim życiu powinniśmy za Nim podążać. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną
i że chcieliście posłuchać historii, którą Wam opowiadałam. Jeszcze na koniec mam dla Was małe ogłoszenie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w mojej szkółce, to poproście swoich rodziców, żeby napisali do mnie maila na adres kat.dolny@o2.pl. Chętnie zaproszę Was do udziału w mojej szkółce. Życzę Wam dobrej niedzieli. Zostańcie z Bogiem. Cześć!